O ile osoby chcące emulować na PC-tach swoje ukochane Commodore, 8-bitowe Atari czy Amigę nie mają z tym żadnych problemów, bo dostępne emulatory są i darmowe, i w miarę popularne, a w szczególnym przypadku C64 i Amisi to mamy do czynienia właściwie z monopolem, czy raczej duopolem Weissa i WinUAE, to w przypadku takich maszyn jak ZX Spectrum czy Amstrad CPC sprawa ma się nieco inaczej. Albo są one dość skomplikowane w użyciu, albo bardzo nieprzyjazne dla użytkownika nie będącego aż tak bardzo ogarniętym technicznie, albo brakuje im oczywistych funkcji, albo są w ogóle płatne. Jednak w tym momencie jak książę na białym koniu wjeżdża Retro Virtual Machine i ratuje nam sytuację. I dziś właśnie o nim słów kilka i o emulowaniu na nim Spectruma, Amstrada i nie tylko, ale najpierw pewnie wiecie co? Słowo o naszym partnerze. PCBWay to firma dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się teraz na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który wystarczy Wam na opłacenie produkcji 5 sztuk płytek PCB, a możecie mi wierzyć, można za ich pomocą wykonać w ten sposób masę dodatków do maszyn 8 i 16-bitowych. Niedawno też zauważyłem, że firma PCBWay oferuje wydruki 3D, które również się przydają w naszym hobby. Polecam więc tą firmę Waszej uwadze, a my wracamy do tematu odcinka. Retro Virtual Machine to kompaktowy emulator, dlaczego kompaktowy to Wam zaraz powiem, który pierwotnie został wydany w roku 2015 na komputery Apple'a. Tak moi drodzy, na komputery Apple'a, a co za tym idzie, do teraz działa na nich doskonale, łącznie z tymi opartymi na procesorach ARM. Program rozwijał się powoli, ale od wersji 2.0, a w szczególności od wersji 2.1 przeszedł dużą przemianę i jest aktywnie rozwijany w wersji nie tylko dla Apple'ów, ale i dla Windowsa i Linuxa. Retro Virtual Machine ma bardzo ciekawe i inne od większości emulatorów podejście do użytkownika. Po pierwsze jest dystrybuowany w postaci słownie jednego pliku wykonywalnego i po ściągnięciu gotowy jest od razu do działania. To rzadkość. Po drugie, o czym mówi sama nazwa Virtual Machine, traktuje on komputery i konsole retro jako maszyny wirtualne, których różne instancje dla różnych marek, modeli i ustawień można zakładać i utrzymywać na dysku w postaci plików. Tak jak robią to ze współczesnymi komputerami takie programy jak Hyper-View czy VirtualBox. Może to brzmi skomplikowanie, ale po trzecie emulator ten jest niesamowicie prosty do użycia i mega przyjazny dla użytkownika, a dodatkowo zawiera szereg opcji, które można by powiedzieć są funkcjami dodatkowymi w innych rozwiązaniach. A w niektórych nawet płatnymi. W wersji 2.0 posiada też opcje czysto deweloperskie, które jednak nie są jeszcze gotowe w wersji rozwojowej 2.1, więc o nich w ogóle nie będę mówić. Czym Retro Virtual Machine się chwali? Możliwością emulacji maszyn MSX1 zarówno w systemie PAL, jak i NTSC, emulacją pierwszej konsoli Sega, Sega SG-1000, emulacją konsoli Sega Master System dla PAL i NTSC, emulacją konsoli ColecoVision, emulacją szerokiego grona Amstradów CPC, Amstradów CPC Plus oraz konsoli GX4000. Emulacją komputerów ZX Spectrum, tych Sinclaira, tych Amstrada, ale także ich klonów jak Pentagon czy Micro Digital TK95 czy TK90X. No i co akurat nie jest ważne dla mnie, ale pewnie dla niektórych z Was będzie ważne, działaniem na Macach i ekranach o wysokiej gęstości pikseli Retina. Generalnie jak tak sobie przejrzycie co emuluje ten program, to możecie zauważyć, że mimo różnych nazw komputerów i konsol mamy tutaj do czynienia z dość konkretną i blisko z sobą spokrewnioną rodziną sprzętów opartych o procesor Xeon Z80 i podobne układy graficzne i dźwiękowe. Kto oglądał filmy Retrogralni, to wie, że tak naprawdę gry z Sega SG-1000 można po pewnych patchach uruchamiać na komputerach MSX1 i vice versa. ColecoVision i SG-1000 to właściwie ten sam sprzęt, a ZX Spectrum jest też podobne, a dodatkowo Amstrad, tylko niech się Amstradowcy tutaj nie obrażą, to taki ZX Spectrum na sterydach. Dobra, ale nie ma co tutaj gadać, ściągnijmy program, rozpakujmy zipa i do dzieła. Zawartość katalogu z emulatorem jest raczej skromna, bo mamy tutaj tylko jeden plik wykonywalny EXE, a po jego uruchomieniu, no, witam nas takie, bym powiedział, trochę puste okienko,
no ale po jego maksymalizacji możemy zajrzeć do menu, które znajduje się z lewej górnej strony. No i tutaj widać w końcu opcje. Zacznijmy może od konfiguracji pada. Ja mam podłączonego pada na USB. Tak naprawdę konfiguracja jest banalnie prosta. Musimy sobie wybrać, gdzie jest lewo, prawo, góra, dół. Co jest przyciskiem Fire 1, co jest przyciskiem Fire 2. Wybieramy jeszcze guzik pauzy. Ja wybrałem sobie tutaj na padzie Start oraz guzik, który tutaj nazywa się Port. Ja wybrałem sobie tutaj Selecta, a ten guzik służy tak naprawdę do przełączania joysticka pomiędzy różnymi portami w komputerze. Chociaż w emulatorze większość ROMów, BIOSów jest już zawarta, to jest kilka takich, które musimy sobie doinstalować, jeśli chcemy na przykład używać MSX-a czy ColecoVision. Jeśli sobie te pliki znajdziecie w internecie, to wystarczy, że je przeciągniecie tutaj do tego okienka. Bardzo fajna sprawa, jeśli macie powiedzmy 15 różnych ROMów i nie wiecie, który jest właściwy, możecie przeciągnąć wszystkie tutaj do okienka. Emulator sam sprawdzi, który plik tak naprawdę jest zgodny z tym, czego on potrzebuje i tylko ten plik zapisze w swojej pamięci. Reszta zostanie odrzucona. Tak jak mówiłem, jeśli chcecie MSX-a lub ColecoVision, to warto te pliki sobie tutaj wrzucić. Te pliki związane z ZX Spectrum zupełnie nie warto, bo to są pliki jednego tylko rozszerzenia, którego i tak pewnie nie będziecie używać. Pliki ROM do gołego spektruma, do gołych spektrumów są już wbudowane. Żeby zacząć się bawić w retro, musimy stworzyć sobie wirtualny komputer lub wirtualną konsolę. Jak widzicie, mamy do wyboru Amstrad, MSX, Segi, ColecoVision i ZX Spectrum. Zacznijmy od ZX Spectrum. Tutaj znowu mamy opcję wyboru jednego z czterech podstawowych modeli, a w następnym kroku możemy jeszcze uszczegółowić nasz wybór. Wydaje mi się, że w tym momencie ZX Spectrum plus 3 będzie najbardziej uniwersalnym wyborem. Następnie musimy zapisać sobie tą konfigurację najlepiej w tym samym miejscu, w którym mamy nasz emulator. To jest taka niby wirtualna maszyna. Robimy to tylko raz, następnym razem, gdy uruchomimy sobie ten emulator, już ta wirtualna maszyna będzie po prostu do wyboru z ikonki. Po starcie emulatora wita nas obraz, który udaje stary telewizor CRT. Ale z menu graficznego możemy wybrać, czy właśnie chcemy bawić się w takie udawanie prawdziwego retro, czy może chcemy mieć obraz czysty, wyrazisty, jak to zwykle bywa w większości wypadków w emulatorach na PC-cie. Możemy też wyłączyć overlay, możemy włączyć overlay, no opcji jest naprawdę dużo, każdy może sobie tutaj wybrać co chce. Ja osobiście wolę mieć taki czysty obraz bez żadnych udziwnień. Mi się wydaje on najbardziej naturalny, ale jak kto lubi. W przypadku Spectruma warto zajrzeć też do menu z opcjami dźwięku i możemy sobie tutaj zmienić ustawienia działania stereo. Chodzi tutaj o kolejność kanałów ABC z układu AY na kanałach lewy i prawy. W Polsce używało się zazwyczaj ACB, ale zawsze można to zmienić. W kolejnym menu możemy dodać jakieś zewnętrzne urządzenia rozszerzające możliwości spektruma, np. DivMMC, kartę dźwiękową, myszkę oraz jeden z takich trochę bardziej popularnych interfejsów zewnętrznych. Ja szczerze uważam, że do tego menu raczej zaglądać nie będziecie, no bo to są takie, trochę bym powiedział, zabawy dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Możemy na przykład też wybrać rodzaj ROMu. Fajna jest natomiast opcja zmiany działania pada, który mamy podłączony. Ustawiamy, czy będzie on działał na portach Sinclair, czy na porcie Kempston, ewentualnie czy będzie on emulował klawiaturę. Z boku po prawej stronie możemy się przełączać między urządzeniami, które zawsze i standardowo są do Spectruma, przynajmniej w wersji plus 3 podpięte, to jest oczywiście stacja dyskietek, a nawet dwie stacje dyskietek, czy magnetofon. No i tutaj wybieramy dysk, jaki chcemy sobie włożyć do stacji, ewentualnie wybieramy sobie kasetę, jaką chcemy włożyć do stacji. No niestety w przypadku kasety też musimy ręcznie naciskać przycisk play, stop, do tyłu, do przodu, no bo tak było w prawdziwym spektrumie. Dlatego też jeśli bawicie się spektrumem, to znacznie fajnie jest używać sobie stacji dyskietek.
Dodam jeszcze tylko, że w przypadku Spectruma ładowanie jest bardzo proste. Wybieramy z menu Loader, a następnie Spectrum na początku próbuje załadować nam grę z dyskietki. Jeśli tam nie znajduje niczego, co może uruchomić, no to przechodzi do ładowania gry z kasety. Przyciskiem na padzie, który wcześniej wybraliśmy jako pauzę, możemy emulator na chwilę zatrzymać, a ten drugi służy nam do przełączania tego, co będzie nam pad tak naprawdę emulował. Czy będzie emulował Kempstona, czy będzie emulował Sinclaira, czy będzie emulował kursory, czy będzie emulował klawisze takie standardowe, którymi wcześniej na Spectrumie się grało. Możemy to szybko przełączyć. Jak widzicie, mi się dopiero za trzecim czy czwartym razem udało trafić w to, jakie akurat ta gra standard obsługuje, bo to jest naprawdę dosyć losowy wybór, który zależał tylko i wyłącznie od programisty, no ale ten klawisz, ten guzik na padzie bardzo ułatwia nam szybkie przechodzenie pomiędzy różnymi opcjami. Tak jak wspominałem, możemy też włożyć wirtualną kasetę do magnetofonu, później przejść do loadera, później poczekać chwilkę i uruchomić play na kasecie. Ale jak wspominałem, naprawdę omijajcie te wersje kasetowe, jeśli tylko możecie, grajcie z dyskietek. Jeśli natomiast gracie z wirtualnych kaset, no to musicie pilnować tego, co na ekranie komputer każe wam robić, czyli zatrzymywać kasetę, cofać kasetę, obracać kasetę na drugą stronę, czyli tutaj wymieniać plik. No jest niestety ze Spectrumem dużo zabawy i żaden emulator tego nie zmieni, niestety. No tak jest. Drugą dużą grupą komputerów, jakie możemy emulować w tym programie, są Amstrady. Tutaj podobnie możemy sobie stworzyć dla każdej tej maszyny kolejną wirtualną maszynę. Wybieramy Amstrady, następnie wybieramy model Amstrada, a następnie konkretny jego rodzaj. Z jednej strony przez podobieństwo tych maszyn do Spectrumu, z drugiej strony przez to, że mamy ten sam emulator, obsługa tych komputerków jest praktycznie taka sama jak w przypadku Spectruma, co pokazywałem wcześniej. Tak samo możemy używać stacji dyskietek, tak samo możemy używać magnetofonu. Tutaj się to niczym nie różni. Oczywiście musimy być świadomi tego, że w Amstradzie programy ładuje się inaczej niż w Spectrumie. No i tutaj w przypadku dyskietek bardzo nam pomoże instrukcja CAD, która listuje to, co się znajduje na dyskietce, oraz instrukcja RUN, która ten program z dyskietki uruchamia. A po załadowaniu gry, podobnie jak w przypadku Spectruma, tym klawiszem na padzie możemy sobie wybrać, w jaki sposób mamy emulować joystick. Tutaj do wyboru mamy m.in. joystick, czyli port joysticka, ale także mapowanie różnych klawiszy, czy to kursorów, czy to klawiszy na klawiaturze alfanumerycznej na różne kierunki i fire, bo w przypadku Amstrada też to różnie bywało, chociaż tam parę standardów takich było. W tym programie możemy emulować jeszcze kilka innych maszyn, MSX-1, ColecoVision, a także Segi, SG-1000 i Sega Master System. W tym przypadku, w przypadku konsol, sprawa jest o tyle ułatwiona, że wystarczy włożyć wirtualny cartridge i konsolę uruchomić, no i nie ma tutaj żadnej konfiguracji, no ale wiadomo, że konsole są generalnie od komputerów łatwiejsze w użyciu. Dobra, chyba starczy pokazywania. Obsługa wszystkich maszyn nie różni się od siebie wiele. Wszystko klika się tak samo, ewentualnie mamy różne obrazki reprezentujące różne nośniki danych i urządzenia zewnętrzne. A propos urządzeń zewnętrznych, to jak wspomniałem, przy Spectrum, oprócz tych, które pojawiają się standardowo, czyli dyskietkach, magnetofonach, a przy konsolach cartridge'ach, dodać można też inne. I nie tylko do ZX Spectrum. Myszki, czytniki SD, różnorakie interfejsy, karty dźwiękowe, rozszerzenia pamięci i tym podobne. Nie pokazywałem ich, bo dla 95% oglądaczy. Po wybraniu wypasionego ZX Spectrum Plus 3 czy Amstrada CPC 628 raczej nikt ich już nie musi tutaj dodawać, ale pamiętajcie, że taka możliwość jest, pewnie w dużej mierze przez opcje deweloperskie, które w tej wersji programu 2.1 coś tam, jak mówiłem, jeszcze nie są dodane, ale zostaną dodane. Chyba też zapomniałem wspomnieć, ale rzecz to oczywista, jak w każdym dobrym emulatorze, prócz pauzy możemy włączyć warp mode, czyli takie przyspieszenie działania, oraz zapisywać stan maszyny w dowolnym momencie jako taki wygodny save. No dobrze, mam nadzieję, że tym filmem zachęciłem Was do emulacji
i co za tym idzie do poznania komputerów takich jak Spectrumy i Amstrady, które na żywo zdecydowanie nie należą do maszyn najbardziej przyjaznych w używaniu, a mimo to warto, choć wirtualnie, się nimi pobawić. Z tego miejsca dziękuję Wam jeszcze za wsparcie kanału Retrogralnia, czy to na Patronite, czy to na YouTubie. Zapraszam na naszego Discorda i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.